Hej, Troy. Jedziesz na stadion piłkarski? Doskonale. Zobacz. Tam jedzie Tony. Lepiej niech się zatrzyma przed tym czerwonym światłem. Troy, widziałeś to? Tony właśnie przejechał na czerwonym. Dobry pomysł, Troy. Poprośmy Teddy'ego o pomoc. Hej, Teddy. Chyba koniec z zabawą. Troy potrzebuje twojej pomocy. Możesz zjechać na dół? Teddy, lokomotywa Tony właśnie przejechała na czerwonym świetle. To jest niezgodne z prawem i niebezpieczne. Czy mógłbyś jakoś przerobić Troya, żeby mógł go powstrzymać? Doskonale. Zatem zaczynajmy. Co go przebudujemy? Może w ten pojazd? Nie? A może w ten? Nie, to też nie będzie dobre. O ten! Ten będzie idealny! Wow, Troy, jesteś prawdziwym pociągiem policyjnym. Dobrze, teraz złapmy tego przestępcę. Doskonale, Troy. Już prawie dojechałeś. Wow, lasso! Teddy zawsze ma świetne pomysły. Mamy cię! Masz rację, Troy. Złapałeś go. Ale jak go powstrzymamy od przejeżdżania na czerwonych światłach? Doskonale. Jedźmy z powrotem do miasta pociągu. Hej, Tina. Zobacz, kogo złapaliśmy na przejeżdżaniu na czerwonym. Tak, z pewnością jest dzisiaj gorąco. Masz rację, Troy. Jeżeli Tina miałaby jakąś pomoc, załatwiłaby to znacznie szybciej. Tak, on z pewnością mógłby jej pomóc z kwiatami. Prawda, Tony? Proszę bardzo. Tina, czy Tony mógłby pomóc ci z podlewaniem kwiatku? Haha, Tina przeprasza. To był wypadek. Nie chciała cię polać wodą. Myślę, że Tony nauczył się, że trzeba przestrzegać zasady ruchu drogowego. Dziękujemy, Troy. Podziękuj też Teddy'emu. Doskonale. Do zobaczenia w następnym odcinku.
Ho, ho, ho. Nieźle ci to wychodzi, Henry. Chyba jesteś w tym bardzo dobry. No pięknie. Zaraz robi się ciemno, a my nie zdobyliśmy żadnego gola. I co teraz zrobimy? Hej, Teddy. Plansza z wynikami meczu została zniszczona. I zaraz robi się ciemno. Czy mógłbyś nam jakoś pomóc? Doskonale, Teddy. Teraz zobaczymy, czy to działa. Hej, czy to nie jest Troy? Okej, nie ma czasu do stracenia. Zaczynajmy nasz mecz. Bobby, znowu będziesz bramkarzem. Bobby, zaczynaj! Przyszła noc. Oglądasz mecz na swoim monitorze, Teddy? Nasi przyjaciele świetnie się bawią, a to dzięki tobie i Trojowi. W takim razie możesz wracać do oglądania gry. Do zobaczenia! Cześć, Troy. Zobacz, ile spadło śniegu. Jedziesz sprawdzić, czy wszyscy mieszkańcy są w porządku. Zobaczysz się z Lordem Byronem i upewnisz się, że ma wystarczająco dużo węgla na zimę? To takie miłe z twojej strony, Troy.
Czy już widzisz lorda? Co to takiego, Troy? Czy to on? O nie! Co tu się wydarzyło? Masz rację. On potrzebuje pomocy. Trzymaj się, lordzie. Troy zaraz wróci. Teddy? Ha, gratulacje! Rozwiązałeś kostkę Rubika. Troy musi pomóc lordowi Byronowi. Zamarzł w bloku lodu. Czy masz coś, co mogłoby nam pomóc? Doskonale! Biedny lord Byron musi być przemarznięty. Chyba mamy już wszystko, czego potrzebujemy do tego zadania, prawda? Czy jesteś już gotowy, Troy? Lordzie Byronie, nic się nie martw, bo Troy już tu jest. Zaraz cię stamtąd wyciągniemy. To chyba nie jest najszybszy sposób, co? Może powinniśmy go podkręcić na wyższą temperaturę? Zaraz będzie tu gorąco jak na Hawajach. To działa. Lordzie Byronie, możesz już mówić? O nie, zgubiłeś klucz od domu i musiałeś spędzić całą noc na podwórku? Nic dziwnego, że zamarzłeś aż do tej kostki lodu. Proszę bardzo, lordzie. Teraz możesz wrócić do domu i się ogrzać. Co się stało? Nie możesz się ruszać? Twoje koła są zamarznięte. Może powinniśmy wypróbować tą suszarkę? Robi się cieplej, prawda, lordzie? Jesteś już wolny! Nie możesz znaleźć swoich kluczy? Masz jakiś pomysł, Troy? Wow, fenomenalnie! Zobacz, tam są! Mm.
Doskonale, Troy. Lordzie Byronie, wreszcie możesz wrócić do domu. Co to za hałas, Troy? Troy, wszystko w porządku? Świetna robota, Troy. Do zobaczenia wkrótce. Hej, Taylor. Jak to pięknie pachnie. Co pieczesz? Ciasteczka na imprezę urodzinową? Fenomenalnie! Włączymy piecyk? Czy coś nie tak? Piec nie działa. O nie! Lepiej zawiadommy lokomotywę Troja. Może on nam pomoże? Hej, Teddy! Piecyk Taylora jest zepsuty. Czy ty i Troy moglibyście jakoś pomóc? Tak? Doskonale! Będziemy musieli przerobić Troja w coś specjalnego, tak żeby Taylor mógł zrobić swoje ciasteczka na czas. W jaki rodzaj pociągu przetransformujesz go? W pociąg piec? Wow! Zróbmy to! Czy to jest piecyk? Doskonale! A to jest pas? To na pewno się przyda! Wąż? Ciekawe, do czego użyje go Troy? Już nie mogę się doczekać. Troy, wyglądasz klawo w dechę. Ruszajmy! Zobacz, Taylor, tam jest Troy! Nie mamy za dużo czasu, chłopaki! Taylor musi dostarczyć te ciasteczka na imprezę urodzinową dzisiaj. Czy twoje ciasteczka są gotowe?
Doskonale. Czy to już wszystko? Nie? Co jeszcze musimy zrobić? Polukrować nasze ciasteczka? Dobry pomysł, tylko jak to zrobimy? To po to jest ten wąż. Dziękujemy, Troy, świetna robota. Mam nadzieję, że ciasteczka będą smakować swoim przyjaciołom. Pa, Troy.